ostatnim dniu spotkań szóstej kolejki obornickiej Ligi Mistrzów Redbox mogło dojść do niemałej sensacji. Kolejny raz swoją nieprzewidywalność potwierdziła ekipa Pastora, która mierzyła się z pretendentem do mistrzowskiego tytułu, automyjnią Błysk. Drużyna Przemysława Pastora już raz pokazała, że nie można jej lekceważyć, pokonując jednego z faworytów ligi, ziomków Smartlin. Do przerwy wiele wskazywało na to, że i doświadczony Błysk będzie musiał uznać wyższość czarnego konia sezonu. Ekipa Pastora była bardzo dobrze zorganizowana w obronie i wyprowadzała groźne kontry, które czterokrotnie zakończyły się sukcesem. Automyjnia w pierwszej odsłonie meczu do siatki trafiła tylko dwukrotnie i to ona po zmianie stron musiała gonić wynik. Pełna mobilizacja szybko przyniosła wymierne efekty. Błysk w przeciągu 5 minut doprowadził do remisu, a chwilę później wyszedł na dwubramkowe prowadzenie, całkowicie odwracając losy spotkania. Nie podłamało to jednak ekipy Pastora, która w końcówce meczu zdobyła bramkę kontaktową, a przez co ostatnie minuty gry przebiegały bardzo nerwowo. Ostatecznie Błysk dowiózł jednak korzystny rezultat do końca, potwierdzając tym samym swoje aspiracje w walce o najwyższe lokaty w tym sezonie. No powiem szczerze, że odpuściliśmy przeciwnika, wyszliśmy na prowadzenia w każdym meczu prawie na 1-0 i po prostu zapewnie się poczuliśmy. Przeciwnik no, widział i wykorzystał tą sytuację. Wyszli nawet na prowadzenia 4-2 do przerwy i później na drugą połowę cały mecz goniliśmy ten wynik. Na szczęście się udało. W ostatnim spotkaniu kolejki nie zawiódł też obecny lider tabeli, Kozbud, który pokonał ziomków Smartlin. Obecni mistrzowie dotrzymali kroku rywalom tylko do przerwy, remisując 2-2. W drugiej połowie mecz stał się jednostronnym widowiskiem, a pierwszoplanową rolę odgrywał Kozbud. Lider dołożył 4 kolejne bramki, na co ziomki odpowiedziały tylko jednym celnym trafieniem. Po 6 tygodniach rozgrywek na czele tabeli wciąż znajduje się niepokonany jak dotąd Kozbud. Lidera z 3 punktami straty goni automyjnia Błysk. Trzeci plasuje się Pomax, który ma jednak rozegrany jeden mecz mniej niż rywale.